będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Możesz albo czekać, albo działać. Kiedy zaczynała się pandemia, niektóre osoby mówiły tak, no to poczekamy, aż się skończy. I to było najczęściej tak, że nasza praca odbywała się w formie kontaktów. Spotykaliśmy się w Sukcesie to ja, na szkoleniach z różnymi osobami i to był kontakt z żywym człowiekiem. I ja wtedy postanowiłam, że no niestety nie jestem w stanie spotykać się na żywo, ponieważ czasy mamy takie, jakie mamy, na to nie mam wpływu, ale mogę spróbować chociaż częściowo przenieść te kontakty do online. I teraz sytuacja jest taka. Spotykam się po jakimś czasie z moimi koleżankami, trenerkami i one mówią, no ja tak bardzo czekam, aż wszystko wróci do normalności. A ja już wiem, że nie wróci i ten czas wykorzystałam inaczej. I możesz czekać. Możesz czekać i powiedzieć, nie będę nic robić, przeczekam ten czas. Dam sobie czas i zobaczę, co się będzie działo. A możesz zacząć przystosowywać się do nowych warunków. Ostatnio przeczytałam świetny cytat, który mówi, że analfabetą obecnie nie będzie ten, który nie potrafi czytać. Analfabetą będzie ten, który nie potrafi przystosować się do nowych warunków. I to jest ta istota. Istota, czy ja nadal czekam, czy ja czekam, aż wróci normalność, aż wrócimy do normalnego funkcjonowania, ponieważ ten świat może już nie wrócić do takiego funkcjonowania jak sprzed początku 2020. Może do końca życia będziemy żyli w innych warunkach i czy ja chcę nadal czekać i nic nie robić i mieć nadzieję, że to wszystko wróci, czy zrobić coś, żeby wyciągnąć wnioski i żeby żyć w tych dziwnych, trudnych czasach mimo wszystko, ponieważ mogę albo czekać, albo działać. Ja zachęcam do działania. Co możesz zrobić? Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.